Cześć, witajcie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać moje drzewko cytrusowe, wyhodowane z pestki. Dzisiaj zajmę się nim, a konkretnie będę go przesadzał do nowego podłoża, ale zanim to zrobię, chciałem Wam go pokazać w takiej całej okazałości. Widać, że ma się dobrze, ponieważ puszcza nowe przyrosty po przycięciu. No i zobaczcie tutaj, jest owoc. Powiecie, to niemożliwe, przecież to jest drzewko wyhodowane z pestki. No oczywiście, że niemożliwe. To jest fake. Ja go po prostu tutaj, ja tą mandarynkę przymocowałem do tego drzewka, tak żeby Was troszkę zmylić i może troszkę rozśmieszyć. Okej, także wiemy już, że takie drzewko wyhodowane z pestki raczej owoców nie będzie nam dawało, ale na pewno cieszy oko. Zapraszam na film o przesadzaniu. Drzewko cytrusowe nie powinno mieć szczególnych wymagań, jeśli chodzi o podłoże. Jak widzicie, ja sobie tutaj przygotowałem podłoże na bazie perlitu. Jest to ziemia z kretowiska wymieszana z ziemią do kwiatów. No i jak zwykle na dno donicy, którą sobie tutaj przygotowałem, wysypię żwirek, który będzie stanowił warstwę drenażową. Chociaż nie jest to tak bardzo konieczne, ponieważ to drzewko cytrusowe naprawdę mocno wykształca system korzeniowy i cała woda idzie do korzeni. No ale tutaj na dno, jak widzicie, można sobie dać jakąś taką delikatną warstwę drenażową. No ja już właściwie do wszystkich roślin, kiedy je przesadzam, daję właśnie taką warstewkę. Jeszcze tutaj sobie wsypię pozostałości tych kamyczków. No i właściwie warstwa przygotowana, drenażowa. Oprócz tego dodam sobie troszkę odżywki do tej ziemi. Są to bobki królika. Tutaj je sobie wsypię. I to wszystko jeszcze postaram się dokładnie wymieszać, żeby ta ziemia była gotowa już do wysypania, do uzupełnienia właśnie w tej donicy. Bardzo często w sklepach wielkopowierzchniowych możemy spotkać właśnie takie cytrusowe drzewka. No i jeśli kupicie sobie takie drzewko, są one dosyć drogie z tego, co ja kojarzę, to możecie sobie przygotować również takie podłoże, no i uzupełnić, czy też przesadzić to kupne drzewko właśnie z takim podłożem. Tutaj jeszcze sobie przyłożę tą moją donicę, żebym wiedział, ile wysypać mojego podłoża na same dno. No i mogę rozpocząć. Świeże podłoże powędruje na samo dno donicy, a potem wyciągnę to drzewko z tej plastikowej i umieszczę całość, po pewnym zabiegu jeszcze oczywiście, umieszczę w tej właśnie donicy. Ok, myślę, że to wystarczy. Reszta posłuży mi do uzupełnienia. Tak to wygląda na dnie. Także przystępuję do następnego etapu. Spróbuję sobie teraz wyciągnąć z tej plastikowej donicy moje cytrusowe drzewko. Nie będzie to łatwo, ponieważ one naprawdę wykształcają bardzo spory system korzeniowy. No ale może mi się uda, tak żeby nie uszkodzić. Te korzenie są naprawdę mocno usadowione, ale jak widać wychodzi. Dobrze, że mam ten worek pod spodem, ponieważ wszystko by mi się ubrudziło z tej ziemi. Dobra, udało mi się wyciągnąć. System korzeniowy jest widoczny. I teraz jak to zrobić, żeby było dobrze? Zobaczcie, jest system korzeniowy i te korzenie już są dosyć stare. Najlepiej je sobie usunąć, tworząc taki stożek, czyli z dołu usunąć
część korzeni, tak żeby w nowej donicy roślina mogła sobie wykształcać świeże korzonki. No i ja to zaraz zrobię, tylko jeszcze sobie przygotuję jakieś narzędzie do usunięcia właśnie tych bocznych korzonków, ponieważ ręcznie niestety nie da się tego zrobić. Zaraz wracam. No dobra, mam taki nożyk do tapet, no i będę sobie po troszku delikatnie usuwał takie oto właśnie korzonki. Taki system korzeniowy wykształca nasze drzewko, które zostało wyhodowane z małej pesteczki wyciągniętej z owocu. Czy to cytryny? Ja już w sumie nie pamiętam, czy to jest mandarynka, może cytryna, może jakaś pomarańcz. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Ale cieszę się, że jest i że ładnie rośnie. Dobra, także spróbuję właśnie taki stożek tutaj wykonać, odcinając takie już dosyć spore korzenie, które tutaj występowały na dnie. To jeszcze może z drugiej strony. Takie właśnie podcięcie tych korzonków spowoduje to, że roślina będzie chciała wykształcić młode korzenie gdzieś tam właśnie w tym już nowym, przygotowanym podłożu i cały ten zabieg powinien być z korzyścią dla tej właśnie rośliny, którą później będzie trzeba oczywiście dosyć mocno podlać, ponieważ te korzenie naprawdę lubią chłonąć wodę. No i taki mniej więcej stożek mi powstał, który będzie gotowy do umieszczenia w tej donicy. Już ją sobie tutaj podstawię i umieszczę całą tą roślinkę tutaj w tej donicy. No i za chwilę uzupełnię ziemią, którą wcześniej przygotowałem. Także zostańcie ze mną i ja zaraz wracam. Tak jak mówiłem wcześniej, powstał mi stożek. Także sypiąc tą ziemię, będę musiał zwracać uwagę, żeby jak najwięcej umieścić jej tam po bokach, żeby uzupełnić właśnie te braki ziemi tam na dole. Także ja sobie to, najlepiej to wszystko robić dłonią, ręką, jednocześnie przytrzymując naszą roślinę, żeby nie traciła stabilności. No i zobaczcie, tak najlepiej sobie to upchać, właśnie to nowe podłoże, żeby ono jak najgłębiej się tam dostało w te korzonki i najlepiej zrobić to jednak dwoma rękoma. Tak jest najwygodniej. I wtedy roślina jest ustabilizowana, a ziemia prawidłowo uzupełniona. No i właściwie, jeśli tak sobie to tam fajnie ugnieciemy, to potem już na górę możemy przysypać całą resztę. Także ja zaraz do Was wracam. Moi drodzy, drzewko cytrusowe przesadzone do nowego podłoża. Znowu możemy sobie umieścić tą mandarynkę i oszukiwać właściwie samych siebie chyba, że mamy drzewko, które owocuje. Ale to tak do żartów oczywiście. No i teraz zobaczcie. W jaki sposób możemy formować to drzewko? Najlepiej takie odrościki sobie przycinać o połowę i wtedy w tych miejscach, gdzie one zostaną odcięte, wykształcą się dwa kolejne, co w bardzo fajny sposób zagęści nam tą koronę drzewka i powstanie, może nam powstać na przykład taka kula. Ja sobie właśnie w taki sposób, odcinając te końcówki, będę w dalszym ciągu formował to drzewko, ponieważ
No, ono do końca jeszcze nie jest uformowane, ale mam mniej więcej wyobrażenie, jak ono będzie wyglądało. Chciałbym, żeby tu powstała właśnie taka kula na samej górze. No i na sam koniec warto obficie podlać nasze drzewko. Ja go zabrałem do łazienki, gdzie jest bardzo ciepło i wilgotno oczywiście. I tutaj przeprowadzę zabieg właśnie podlewania oraz zraszania tego drzewka. Takim drobnym strumieniem wody całe drzewko sobie poleję i zostawię tutaj na około godziny, żeby ta woda mogła wchłonąć i w ziemię, i w liście. Myślę, że to będzie z pożytkiem właśnie dla tego drzewka. Taki zabieg najlepiej sobie wykonać właśnie w łazience. Ok, no to ja go tutaj zostawię teraz na jakąś godzinę. Mój cytrusek stoi już na docelowym miejscu i ma jeden owoc, jak w kultowym filmie Sex Misja. Trzymajcie się. Cześć!